Może nie masz chęci do działania, zwłaszcza teraz, jesienią. Może nic ci się nie chce, może nie chce ci się pracować, zabierać się za jakieś projekty z rana, może nie masz siły zajmować się dziećmi. Jeśli tak jest, to ten film jest absolutnie dla ciebie. Zapraszam cię. Cześć, dzień dobry bardzo w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie film o nawykach, trochę zostawiamy tematów związkowych, które ostatnio były. Dzisiaj przechodzimy do nawyków, chociaż te też bardzo ważne są w związku, ale bardziej dzisiaj się skupimy na tobie jako istocie odrębnej, indywidualnej, choć cały czas zakładam, że jesteś w jakimś systemie, powiązaniach rodzinnych i tak dalej. Zanim przejdę jednak do dzisiejszego filmu, a myślę, że on będzie bardzo pomocny dla wielu osób, będę wdzięczna za subskrypcję, za łapki w górę, za komentarze, ponieważ wszelkie takie działania przyczyniają się do tego, że ta moja dobra nowina dociera do ludzi, którzy być może bardzo potrzebują tych treści. Mamy teraz jesień. Jest listopad, patrzę za okno, jest pochmurno, dość ciemny dzień. I listopad to jest dla wielu osób dość taki ciężki miesiąc, bo jeszcze no, nie ma tych świątecznego okresu, kiedy są kolorowe światełka, choć no, już się zaczyna powoli. No i to też jest przejście z jesieni w taki tryb bardziej zimowy. Ten dzień jest taki krótki, ciemny. Wiele osób nie ma chęci do działania, motywacji. No, są jakieś jednostki pewnie, które lubią ciemności, ale po prostu wielu osobom się nie chce, nic się nie chce. Być może tobie się nie chce. No niektórzy mieliby ochotę tylko po pracy, czy tam po wykonaniu obowiązków wejść pod koc na kanapę i czytać książki, czy tam oglądać telewizję. Nie ma może nic w tym złego czasem, tylko jak masz małe dzieci, różne obowiązki, no i też może chciałabyś jednak na czymś popracować, żeby coś zrobić, ruszyć do przodu, bo może masz ochotę na zmiany w życiu, a samo nic się nie wydarzy. Inspiracją do tego filmu ostatnio była dla mnie moja czytelniczka Joasia Pelczar, na Instagramie jest, która po przeczytaniu książki o turbonawykach zaczęła wdrażać w życie nowy swój projekt. Zaczęła tworzyć piękne rękodzieło, zostawić zdjęcia, ona jest na Instagramie, zaproszenia, kalendarze adwentowe, to teraz jest coś na czasie, można u Joasi zamówić. Dziewczyna jest uzdolniona manualnie, artystycznie, jest mamą i ma małe dzieci i na pewno jej wśród tych wielu obowiązków domowych związanych z wychowaniem dzieci z własnym biznesem nie było łatwo ruszyć, a ona jednak zaczęła tworzyć własne projekty. Rozwinęła od zera swój biznes. I słuchaj, to nie jest fikcja, to są fakty. Ona mi dziękowała za to, że mogła przeczytać moją książkę, że te treści o turbonawykach do niej trafiły i że posiłkuje się też bardzo często treściami na Instagramie czy tutaj na YouTubie. A ja Joasi tutaj dziękuję, że ona ogląda mnie, czyta i przede wszystkim, że wdraża w życie to, co ja mówię, bo nie sztuką jest czytać. Wiedza nie jest potęgą. Wiedza jest potęgą dopiero wtedy, kiedy się ją wdraża w życie. To jest takie moje motto. I aby zrobić to, co Joasia, aby ruszyć z czymś swoim, swoim projektem, trzeba ogromnej motywacji, skupienia, samodyscypliny i nawyków. Tylko, aby zrealizować jakiś projekt, to trzeba sobie zbudować siatkę dobrych nawyków i przede wszystkim unikać rozpraszaczy. Ja też byłam młodą mamą kiedyś, znaczy nadal czuję się młoda, ale pamiętam, jak to było mieć malutkie dziecko i niemowlaka zwłaszcza. Ja wtedy rozwijałam bloga, też rozwijałam social media i zawsze miałam do wyboru, jak moje dziecko idzie na drzemkę, to albo ja w ciągu dnia ogarniam dom, sprzątam go, gotuję, albo siadam do komputera, laptopa, nie obchodzi mnie bałagan dookoła mnie, nic mnie nie obchodzi, tylko siadam i robię. No i wybierałam to drugie. Bez wyboru tego drugiego nie byłabym w stanie dzisiaj
ani napisać żadnej, znaczy nie miałabym pewnie napisanej żadnej książki, bo ja pierwszą książkę właśnie napisałam przy niemowlęciu, Droga do szczęśliwego związku. Nie miałabym zbudowanego biznesu, swoich usług rozwiniętych. To wszystko stało się dzięki temu, że ja się skupiałam. Ale musiałam odrzucić rozpraszacze. No i teraz pytanie, jak to zrobić? Bo jak ty odrzucisz te rozpraszacze, będziesz świadoma tego, co cię rozprasza, demotywuje, co cię zniechęca, zwłaszcza teraz jesienią, to gwarantuję ci, że jeśli obierzesz sobie jakiś cel, wymyślisz sobie coś, że chcesz zbudować biznes, chcesz zmienić coś w swojej formie, zachowaniu, odżywianiu, zmienić chcesz pracę, to tobie się uda. To tobie się uda, tylko musisz mieć wiedzę i świadomość. Drugą inspiracją do nagrania dzisiejszego filmu była dla mnie treść profesora Andrew Hubermana. To jest profesor, on jest neurobiologiem czy biologiem, no w każdym razie tutaj jest na YouTubie znany Amerykanin z Uniwersytetu Stanford i on prowadzi badania naukowe nad właśnie biologią człowieka, także nad mózgiem. I to, co ja u niego usłyszałam ostatnio, to, co dzięki niemu odkryłam, to jest dla mnie jak wow, jak oświecenie i dzisiaj chcę się podzielić z tobą tą wiedzą, bo jeśli będziesz mieć tę wiedzę i wiedzę na przykład o nawykach też, o której ja piszę w tej książce, taka mała autopromocja, ale ja wiem, że ona pomaga wielu ludziom, to bądź pewna, że możesz zmienić swoje życie. Otóż profesor Andrew Huberman, streszczę ci tak może tylko pokrótce, ja kiedyś jak pracowałam jako dziennikarka prawdomedyczna, to zajmowałam się między innymi tym, że przekładałam z języka naukowego, prawniczego, ale także medycznego różne rzeczy na polski, dla czytelnika, dla laika. Także w tych filmach tutaj też staram się naukowe rzeczy tłumaczyć bardzo prosto, jasno i tak też piszę swoje książki. Profesor Andrew Huberman w jednym ze swoich ostatnich wykładów, podcastów wskazał, jak można sobie rozwalić system dopaminowy. Dopamina. Cóż to takiego jest? To jest neuroprzekaźnik, który wydziela się w naszym mózgu. Jest on potrzebny nam do życia, tylko że jeżeli poziom dopaminowy jest nieprawidłowy, to niszczy ci twoją motywację, twoją chęć do działania i w ogóle chęć do realizowania czegokolwiek. Dopamina jest w układzie nagrody naszego mózgu. Dopaminę odczuwa na przykład biegacz, maratończyk, który przebiega metę, który przebiega maraton. Odczuwa sportowiec, który widzi przed sobą nagrody, wizję nagrody, a trenuje na przykład na basenie codziennie i pływa z rana. Odczuwa także człowiek zakochany, bo przecież zakochanie to jest ostra psychoza na tle seksualnym. I ludzie zakochani, jeśli widzą siebie, pomyślą o sobie tylko, czują się tak cudownie. To są właśnie te motyle w brzuchu, ale to tak naprawdę w głowie to wszystko się dzieje, bo tam nasz mózg wydziela właśnie tę dopaminę. I to jest właśnie neuroprzekaźnik takiego szczęścia, euforii, ekscytacji. To są uczucia właśnie, ale za tymi uczuciami właśnie stoi to, że wydziela się dopamina. I dopamina także wydziela się na przykład u lwicy, u zwierzęcia, który widzi na sawannie gdzieś gazelę spacerującą sobie i widzi, że to jest pożywienie. Na to, jak ty sobie myślisz na przykład o słodyczu, że za moment zjesz słodycza, czy za moment napijesz się kawki pysznej i zjesz jakieś ciastko, to już się wydziela w twoim mózgu dopamina, bo czujesz się podekscytowana, czujesz ekscytację. Może nawet nie taką dużą, jak już ugryziesz ten kawałek ciasta, wypijesz kawę, ale samo to przed tym tak powoduje to oczekiwanie. Dopaminę też na przykład odczuwa słoń, który idzie i widzi wodopój, a jest spragniony. Tak działa właśnie ten system nagrody. System dopaminowy można sobie też bardzo łatwo rozwalić, że tak powiem. Bo każdy człowiek ma jakiś poziom dopaminy i u jednego osobnika ten poziom dopaminy będzie wyższy,
I to jest naturalne. To Andrew, profesor Andrew Huberman tłumaczył, że to jest trochę genetycznie zapisane, że jeśli są osoby, które widzisz, one są ciągle takie najarane, podekscytowane, mają, wydaje się, że więcej energii niż inni, chociaż one mogą być wieczorem też wyczerpane, prawdopodobnie mają zazwyczaj wyższy poziom dopaminy. A jak ktoś jest taki raczej spokojny, wyciszony, może taki flegmatyczny, no to ten poziom dopaminy będzie miał mniejszy i tak jak mówię, to jest uwarunkowane genetycznie. Ale dopamina też wydziela się przy innych czynnościach. Jeśli bardzo silnie działają na dopaminę narkotyki, jeśli ktoś zażywa narkotyki, kokainę, no inne jakieś cięższe typu heroiny, no to tam się taki poziom dopaminy wydziela, dlatego to jest tak uzależniające, że jak ktoś zejdzie z tej euforii, ekscytacji, to to jest później do niczego nieporównywalne. To się chce jeszcze więcej i jeszcze więcej tego narkotyku, żeby ta dopamina się wydzielała. Tak samo działa alkohol. Tam też na myśl u alkoholika, że napije się, może się wydzielać dopamina. Tak samo u mężczyzn działa pornografia. Pornografia, oglądanie powoduje taki wyrzut dopaminy, że to jest w ogóle do niczego nieporównywalne. Dlatego jak ktoś jest uzależniony od pornografii i ogląda to, to być może współżycie, zbliżenia, stosunki później z człowiekiem żywym wcale nie są tak ekscytujące jak oglądanie pornografii, zwłaszcza jeśli ktoś patrzy się na takie obrazki, dość nienaturalne, jak to w filmach pornograficznych, tam jest wiele rzeczy wynaturzonych, także no, pornografia tutaj nie sprzyja. Ona rozwala system dopaminowy. Samo system dopaminowy może Ci rozwalić tą równowagę, jeśli chodzi o Andrew Huberman to nazywał baseline of dopamine, czyli ten poziom wyrównany dopaminy. Na przykład sytuacja, jak Ty masz rano zacząć jakiś projekt, masz zacząć coś pisać, bo na przykład czy co innego robić, bo na przykład wchodzisz do pracy, zaczynasz tą pracę, zasiadasz przy biurku, albo dzieci Ci poszły spać, mają drzemkę, no i może by wypadało coś zrobić teraz, popracować nad realizacją tych swoich celów, marzeń. I jak Ty na przykład zaczniesz przeglądanie komputera, siądziesz do komputera i zamiast robić, czynić, działać nad projektem, to Ty sobie zaczniesz przeglądać sklepy odzieżą. Niektórzy tak robią, wiem, sama byłam w tym miejscu, sama tak robiłam i to zakupy w ogóle, przeglądanie witryn internetowych też powoduje taki wyrzut dopaminy, to jest ciekawe, to jest ekscytujące, że później jak Ty zamykasz tą przeglądarkę internetową i siadasz do Excela, do Worda, masz czystą kartkę przed sobą, to nie wiem jak Ty, ale ja bym się czuła, ja się czułam kiedyś wyczerpana po czymś takim. Nie opadała od razu motywacja, chęć. Zwłaszcza teraz, jakbym spojrzała sobie jesienią za oknem. Tak samo działają social media. Jeśli rano, zamiast realizować swoje jakieś priorytety, kiedy dzieci są w szkole odprowadzone, kiedy masz ten czas, bo przyszłaś do pracy, zasiadłaś do biurka i chcesz coś podziałać szybko, żeby nie siedzieć po godzinach, to jeśli Ty zaczniesz ten dzień od social mediów albo w ogóle poranek, to Twój poziom dopaminy podniesie się nagle, a później spadnie tak, że to będzie wyczerpanie energetyczne. Bo właśnie tak to działa. Nagłe skoki dopaminy, która raczej powinna mieć wyrównany poziom, powodują, że Ty później czujesz się tak wyczerpana, że ta ochota na działanie przychodzi mniejsza. Albo czasami po prostu się nie chce. Trzeba zamknąć tą przeglądarkę, zamknąć ten telefon, nie patrzeć w Instagrama czy na YouTube'a, czy nawet na przepisy, gotowanie na ekranie, to też jest, wiem, że bardzo ekscytujące i wciągające, tylko zająć się pracą, zająć się działaniem. Przechodzimy do nawyków. Jak to zmienić? Żeby poziom dopaminy był wyrównany, i to też tłumaczył profesor Andrew Huberman, to musisz przede wszystkim pamiętać, żeby zaczynać dzień od Twoich priorytetów. Zbudować sobie nawyki, rytuały poranka. Czyli po pierwsze, co nie robić rano? Nie zaczynać dnia od telefonu. Nie rozpoczynać Twojej pracy od przeglądania social mediów, jeśli Twoja praca nie jest związana z social mediami. Owszem, no nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś później sobie zajrzała przerwy, ale żeby nie powodować tego, że Ci motywacja spadnie, no to ja proponuję nie zaczynać dnia. Profesor Andrew Huberman też bardzo propaguje poranne wyjście na słońce. No ja wiem, że u nas w listopadzie jest ciężko, to teraz, no dzisiaj mamy pochmurny dzień i w ogóle w te miesiące zimowe, ale bardzo ważne jest łapanie tego światła dziennego. Nawet jeśli jest
pochmurny dzień, to wyjście na 10 minut i złapanie tej jasności, na ile to jest możliwe, bardzo dużo daje. No ja z rana biegam. Ja dzisiaj na przykład biegałam, jest godzina 6:45, mi nie przeszkadza bieganie w listopadzie, nawet jeśli jest chłodno, byleby nie padało i byleby nie wiało. Mi nie przeszkadza bieganie w mrozie, bo ja sobie rano wyjdę przed pracą, no 6:40 tak dzisiaj było jasno, wyjdę, złapię sobie tego światła jasnego, ja później wracam do domu, jestem naładowana i mam ogromną chęć do działania. Inna rzecz, która może Ci zniszczyć system dopaminowy, to jest brak odpowiedniej ilości snu. Zaleca się, żeby spać 6-7 godzin dziennie i to jest też tak, że są osoby, które potrzebują odrobinę mniej tego snu. No ja na przykład wysypiam się, po 6 godzinach jestem wyspana. Nie jestem rozproszona, zdekoncentrowana, ale tak jest. Są osoby, które potrzebują 9 godzin snu, ale te 6-7 też mi się też bywa, że śpię. To jest taka norma. No ale też jak będziesz spała dłużej, to na przykład 10 godzin, to wcale nie jest powiedziane, że ty będziesz bardziej wypoczęta, tylko czasami takie długie spanie powoduje, że niektóre osoby są jeszcze bardziej zmęczone. Więc warto pamiętać o tym śnie, bo jak człowiek jest niedospany, to jest rozdrażniony, to właśnie ten poziom dopaminy też może być nieuregulowany, to jest większa ochota sięgania po jakieś takie śmieciowe jedzenie, po cukier, bo jakąś taką pustkę się czuje, zmęczenie i chce się to zmęczenie wypełnić. I bardzo często cukier do tego służy. A jak nie będziesz odpowiedniej ilości godzin snu przesypiała, ja wiem, że jeśli się ma małe dzieci, niemowlęta, to jest bardzo trudne, wiem to, byłam tam, w tym miejscu, dlatego trzeba dopasowywać swoje nawyki i możliwości do sytuacji. Ale nawyk odpowiedniej ilości snu i nawyk kładzenia się wieczorem o odpowiedniej porze i wstawania jest bardzo ważny. No i właśnie ten sen się docenia wtedy najbardziej, kiedy nie można się wyspać, kiedy są te małe dzieci i spać się nie da, bo noc jest przerywana. Ja wtedy też sen bardzo mocno doceniłam. Warto pamiętać, żeby te rytuały poranka zbudować sobie tak, żeby one nie były oparte o to, że ty zaczynasz dzień od telefonu, bo to ci rozwali system dopaminowy, bo no cóż, wejdziesz sobie na social media, popatrzysz sobie, ten to ma takie fajne życie, tamten ma takie, ten to się pochwali, ten sprzedał tyle, ten gdzieś jest na wczasach, na wakacjach, a ty masz szare życie. Oczywiście to tak na social mediach od kuchni wszystko nie wygląda, ale ty możesz sobie tak pomyśleć, no i co? A moje życie jest szare, nudne i nie zechce ci się dalej nic działać może tego dnia. Będziesz musiała bardziej zmuszać. Dlatego ja ci proponuję zaczynać właśnie dzień od też modlitwy, medytacji, cokolwiek tam lubisz, preferujesz. To jest też coś bardzo, co pomaga i głębokie wdechy na to, żeby się skoncentrować, żeby działać. I to tyle w dzisiejszym filmie. Czyli podsumowując, żeby nie rozwalać tego systemu dopaminowego, żeby ci się chciało, kiedy wiesz, zwłaszcza, że w te jesienne dni, poranki, może ci się nie chcieć, to nie sięgaj po używki, bo to ci rozwali system dopaminowy. Nie zaczynaj dnia od social mediów. Nie zaczynaj dnia pracy od przeglądania witryn, sklepów internetowych, programów z gotowaniem, bo to cię odciągnie od tego, co ważne. Ty sobie zrób to później. To jest właśnie taka odraczona gratyfikacja. Zrobisz, co masz zrobić, wykonasz swoją pracę, takie główne zadania przez godzinę, dwie, a później zajrzysz sobie do tego sklepu internetowego. Ale zobaczysz, że wtedy będziesz czuła większą satysfakcję, bo wykonałaś już jakieś zadanie i bez wyrzutów sumienia zajrzysz sobie. To tyle w dzisiejszym filmie. Daj znać, czy to był film pomocny, co u Ciebie może rozwala system dopaminowy, z czym masz problem, z jakimi nawykami, bo a może moja książka Ci w tym pomoże, która pokazuje, jak budować dobre nawyki, turbo nawyki. Także tak, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!